Naradka Mówca. Dzień dobry wszystkim. Po dwóch miesiącach nie byliśmy na kanale. Już? Już minęło dwa. Także witamy wszystkich. Witamy rodzinkę, jeżeli oglądacie. Właśnie wjeżdżamy do downtownu, bo dzisiaj jedziemy na car show. Na car show. Na pokaz samochodów. Wystawa tak po samochodów. Polsku, wystawa samochodów. Co roku tutaj jest wystawa samochodów. Wszyscy dealerzy tam się spotykają. Pokazują swoje najnowsze modele. Także jedziemy, bo akurat jest weekend, mamy wolne, to podjedziemy, pokażemy Wam. Pozdrowienia dla innych kanałów, dla Zbyszka, który też nie wiem, czy jest w trasie, czy też ma wolne, czy nie. I dla tych, dla kanału Kanada oczami Polaka, bo mieli się z nami spotkać, to zdecydowali wyjechać do Las Vegas. To fajnie. No, oczywiście, że fajnie. Vegas to Vegas. No, także jedziemy, zobaczymy, może coś nagram, jakieś samochodziki, przejedziemy się troszeczkę i to wszystko na razie, prawda, Dorotka? No tak, no i teraz przejeżdżamy właśnie przez downtown, 9 Avenue. No, wjeżdżamy do centrum, bo trzeba minąć centrum, żeby dojechać do tego Exhibition Center, tam gdzie to jest. To jest bardzo blisko areny, tam gdzie Flamesi grają. O, którzy przegrali i już nie są w playoffs, bo oczywiście przegrali 5-1 i odpadli z playoffów. Szkoda, no już tak było blisko, prawda? Nie, nie było. Nie to było blisko. Dopiero to zaczęli i skończyli. Tak szybciutko. O, no to widzisz, jak ja się na tym znam. Myślałam, że byli już bardzo blisko. Tak. No a tutaj co? Tam jest cały czas jakaś construction, cały czas coś budują. Nie, cały czas budują, powiem tylko tyle. Każdy budynek w centrum, w takich miastach północnoamerykańskich, jak balkony ma, to znaczy, że ludzie tam mieszkają. A jeżeli nie ma balkonów, to prawdopodobnie jest to biurowiec obity szkłem. W środku biura, ja. Biznesy. Tak, ludzie, do roboty. No, ja tutaj pracuję w downtownie też. A ja nie. Właśnie niedaleko tych dwóch wież, co tak się szklą na złoto. Czasami na złoty kolor, zależy jak słońce padnie, jak jest widno, czy jest pochmurno. Ja mówię na złoto, bo one najczęściej na złoty kolor się świecą. Jak słońce na nie padnie, to pięknie właśnie się. Także ja tutaj koło nich pracuję bardzo blisko i codziennie koło nich przechodzę. I dlatego wielu ludzi, którzy pracuje w centrum, bardzo na weekendach nie lubią przyjeżdżać do centrum, bo je mają na co dzień. Zgadza się. A mnie to nie przeszkadza, bo ja już w centrum przez 8 lat nie pracuję, także troszeczkę tęsknię za tym, bo jednak tutaj w ciągu normalnych dni biznesowych, od poniedziałku do piątku, tutaj jest bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi chodzi do kawiarenek, na restauracje, no oczywiście Na shopping też, tak, ale no przyjeżdżają, żeby pracować, prawda, ale zawsze można się wyrwać, zawsze można iść do parku. Jest bardzo ładny park tutaj, Princess Island, może kiedyś pokażemy. Także warto, ale nie jest to centrum tak jak na przykład w Europie, Stare Miasto, dużo turystów i tak dalej. To niestety, centrum jak mówimy tutaj, to jest zjazd większość ludzi, którzy pracują. I to jest bardzo nowoczesne centrum. Nie ma takich zabytkowych budynków, jest bardzo niewiele. Na przykład tu jest ten Palace Hotel. Po prawej stronie. To jest zabytkowy budynek. To jest zabytkowy budynek i bardzo drogi hotel też. No ale to jest, to nawet chyba nie ma 150 lat nawet. No właśnie, także na tutejsze warunki jest to bardzo stary, zabytkowy. Na europejskie jest to praktycznie młody budynek. Młodziutki. Zbliżamy się wjazdu. Przynajmniej mi się tak wydaje. Ostatnio tu byliśmy na Gabrysi Graduation. Rok temu praktycznie. Tam organizowana właśnie w tym samym budynku, co teraz będzie ten wystawa samochodów. No i też nie wiem, czy tam widać Saddle Dome, troszeczkę takie budynek, co wygląda jak siodło. To tam Flamesi też grają i to był budynek, który był wybudowany w 1983 roku.
po to, żeby tam były, no na olimpiadę, na 80, olimpiada zimowa była tutaj w 88, no to wszystkie mecze hokejowe odbywały się właśnie w tym Scotiabank Saddledome. A my sobie tu wjedziemy, zapłacimy za parking. Powiem wam, parking $15, a żeby kolejką dojechać tutaj, to by mnie kosztowało $7, także wolę po prostu zapłacić i mieć z głowy. Hi. Yep, MasterCard. Thank you. Please. Thank you much. Słuchajcie, zobaczcie. Jednak w Kanadzie muszą być takie samochody. Bardzo fajna Altima Nissan z gąsienicami. Sam raz na nasze zimy, kochanie, co? Nie wiem, no góry dobra. Taki. Tu jest BMO Center. To tu wchodzimy, kupujemy bilety i będziemy oglądać samochody. Co nic, mówię, ładny samochód, już mam na oku. Już przyszliśmy do Subaru. Yeah. Właśnie podoba mi się ten kolor, on taki... Bardzo ładny kolor. Bardzo taki ciemny granat, ale tak z tyłu. A to jest Crosstrek. Oh, really? Yeah. Podoba mi się. Bardzo ładnie. A to jest ten Ascent, tak? To jest ten Ascent, o, ja. To dla nas za dużo. Tak. No pewnie na dwie osoby. Tak. Siedzimy fajne. Teraz w Subaru... Forester. Który już mamy, tylko my mamy stary, a to jest nowy. No my mamy stary, no ten mi się bardziej podoba. Słuchajcie, jesteśmy tutaj, bo tak, Gabrysia ma już nowy samochód. Nasz już ma 210 tysięcy kilometrów przejechane. Także sprzedałoby się, żeby coś następnego kupić. Także przyszliśmy, bo tutaj pod jednym dachem wszyscy dealerzy są. No. Jak na razie bardzo nam się Subaru podobają, no ale popatrzymy też na inne, prawda? Tam są Mitsubishi, BMW i inne, także idziemy dalej. Tu jest mój samochód, Dorotka. Tak? Tak. Bardzo ładny. Nie, właściwie to nie. Ten samochód. Chętnie. Bardzo ładny. Bardzo ładny. A to jest taki, co Gabrysia ma tylko chyba z tym. Nie, Gabrysia to ma ten niebieski, tylko w innym kolorze. O, oczywiście. Gabrysia ma ten. Dobra, tutaj jest Volkswagen Atlas. To jest na 8 osób. Ładny byczek. Powiem wam, że tutaj bardzo popularne w Północnej Ameryce są właśnie te CUVs, te Compact Utility Vehicles i SUVs, Sport Utility Vehicles. Ludzie cały czas tylko szukają na 5, na 8 osób, także... To jest Jeep Gladiator. To jest 4-drzwiowy Jeep, który ma jeszcze pakę z tyłu. I to jest prawdziwy, no może nie prawdziwy off-road, ale... No ja wiem, tym można daleko dojechać. Tak wygląda na safari. Yeah. A tutaj są inne Jeeps. Też bardzo ładne. O, ten jest Rubicon. To jest bardzo ładne. To jest prawdziwy off-road. Ja, no to ten na safari, taki na żyrafę. Ten na żyrafę, tak. Dodge Challenger SRT Hellcat. Tylko, Dorotka, tylko 93 tysiące dolarów. Nie wiem, ale on wygląda... No ale on ma chyba 702 taki... konie mechaniczne, czy coś takiego. Ja. Dobra. Popatrzmy tutaj na to, co jest tutaj popularne. Popularne tutaj są bardzo te traki. Wiele ludzi woli mieć to niż normalny samochód. Zresztą widać na drogach, jak oglądacie, to widać, że dużo takich traków jeździ. Słuchajcie, zobaczcie, wszyscy myślą, że te traki to były dla farmerów, a to jednak nie dla farmerów. Zobaczcie, jak ładnie wyposażone są. Skóra. 14-inchowy display. Wszystko co potrzeba w środku, bardzo ładnie wykończone. I można je kupić w olbrzymim dieslowym silniku też. To jest Hemi, 6,4 litra. A wyposażony w środku jak... A ta skóra była delikatna, nie? Power Ranger. Następny, olbrzym. Oh my goodness.
4. Słucham. No, ona odpada, nie podoba. Odpada, nie podoba ci się? Nie. I ma ten komputer screen taki ten w środku. O, tak wystający. Wystającym. Ja, mnie to też się nie podoba, że cała ta display wystaje tak. Jednak w Foresterze ładniej to wygląda. Bardzo ładny kolor. Klasyczny kolor Mazdy. Tylko tutaj też wystaje ten display cały. Widzisz, Dorotka, tutaj też wystają te displaye. Ja wiem, też mi się nie podoba. Bardziej delikatnie niż w Toyocie, ale Mazda mi się bardzo podoba jako wygląd, wygląd samochodu. Naprawdę jest bardzo fajnie zrobiony. Ja. O, a tutaj jest Honda Passport wprost. Też bardzo ładny samochód. Idziemy zobaczyć. Skąd jest Passport? Grill ma czarny. Pilot nie ma czarnego. Też bardzo ładny. O, duży, Dorotka. No ja wiem właśnie. O, bardzo mi się podoba. Paszporcie. Passport. Czy ten kajak na górze to razem z tym samochodem przychodzi? No ładny samochód. Spory. Uważam, że dla nas za duży. Dobra, słuchajcie, idziemy do Forda. Nie wiem jak w Polsce, ale tutaj Ford to znaczy fix or repair daily. Także my na przykład na Fordy nie patrzylibyśmy w ogóle. Oprócz może tego Forda ST. Ale jednak tutaj ludzie bardziej wolą kupować japońskie samochody, bo po prostu są bardziej, no, na pewno mniej się psują. Ale ten Fordzik jest bardzo ładny też. Ford Edge. Dorotka, what do you think? Ja osobiście Fordów nie lubię. Tylko dlatego, że się nazywa Ford. Nie, tak naprawdę moi rodzice mieli Forda kiedyś bardzo, bardzo dawno temu. I się psuł. I się psuł i mieli duże problemy. I od tamtej pory wszyscy w naszej rodzinie nie chcą patrzeć na Fordy. Dobra, to, ale ja popatrzę. To jest Cadillac Escalade, ale olbrzym. W środku wykończony, skóra. Zobaczcie, ile ma bagażników miejsc. Nie wstydź się. Garantowi się podoba. A to jest taki mini autobus, to trzeba mieć pięcioro dzieci, dwa psy, może trzy koty. Zobaczcie, skóra wszędzie, ale olbrzym w środku, normalnie to jest autobus, ludzie. Super. Każdą kieszeń, że tak powiem. To jest Alfa Romeo. Tam właśnie Gerard poszedł nagrywać. Mamy tutaj Acura, Jaguar, Land Rover i prawdopodobnie tam jeszcze będzie Volvo, Mercedes, BMW. Bardzo ładne. Ale cacy kolory. O, ten biała perła. Piękny. No i oczywiście klasyk kolor. Proszę bardzo. Infiniti QX80. Następny autobus. Ale też super wykończony w środku. Bardzo. Bardzo ładny, ale też drogi. Takie coś to tu chyba u nas to chodzi za... Akurat ten to chyba jest 100 tysięcy dolarów, czy 89 tysięcy dolarów. Infiniti właśnie teraz też nagrywa. Bardzo ładny samochód, też bardzo duży. Także na pewno nie dla nas.
Ale tak chciałam nadmienić tylko, że dzisiaj jest Wielka Sobota. Właśnie przyjechaliśmy tutaj po święceniu zaraz, a później po właśnie tej wystawie samochodowej mamy zamiar jechać do rodziców na jakiś lunch. Jest też dealer Maserati w Calgary i mają na sprzedaż. Proszę bardzo. Był 126 tysięcy, teraz tylko chcą 106 tysięcy. No. Chciałem mojego bratu nagrać Ferrari, bo prosił, żeby może mu jakieś zdjęcia zrobić i przysłać, no ale myślałam, że jak nagram, może będzie lepiej. Ładny kolor, bananowy, podoba, bardzo ładny ma kolor, taki malinowy, bardzo przyjemny. I to jest Infiniti. Fajnie by było takiego mieć kiedyś. Duże te samochody, duże Rolls Royce, ale tylko przywieźli dwa. Dorotka, tylko przywieźli dwa. No ja wiem, to jest... O, taki, dobra, idziemy tam, tam są Lamborghini. To chyba taki jeździ, nie? Taki tak, chyba tak. Rolls Royce. Tak. Lamborghini SUV, proszę bardzo. Nie wiem, wolałbym... Dorotka mi przeszkadza. Też piękne kolory. Matowe wykończenie. Nie, tak jest. Co mnie zaciekawiło w tych dwóch samochodach, to jest to, że one są matowe. One wyglądają jak zabawki. No fajne, może to są zabawki, kupię. Dobrze, ile? Ile? 200 tysięcy? Bentley. No też ładne. O, tutaj są wszystkie ładne samochody w sumie, ale tak, teraz chciałam wam pokazać Gerarda, bo jego nigdy nie widać, jak robi videos. Także on jest teraz na... Śmieje się, okej. Ktoś mnie usłyszał. No ale tak, on jest teraz... Właśnie jego chciałam pokazać najbardziej. Co, Dorotka? Bardzo ładne, nie? Dorotka, pójdziemy na Volvo teraz. Popatrzymy na Volvo. To jest to, co mi by się podobało. Ja. Podobają mi się Volvo, nie? No ładne są. Bardzo ładne samochody. O, tu jest ta XC40. No, coś takiego. Myślę, że na nas dwoje by było ok. Na nas dwoje byłoby ok. Bardzo ładne. Nie wiem, czy ten kolor, ale czemu jest? Fajny Volvo. Mówią na niego, że to jest mały SUV. I żeśmy tam popatrzyli do środka z Gerardem, a akurat nie chcę tego pana nagrywać. Także może popatrzyliśmy w środku na niego i on jest bardzo mały. Także myślę, że dlatego płaci się za imię samochodu, a może niekoniecznie co się w niej urabiała. Bardzo ładna. Też się Gerardowi podoba. Podoba ci się, nie? Ładna, nie? Ile? Ha! Trochę dużo. No, ale ładne. Ładny samochód. No to Land Rover. Okej, okay. No to jeszcze do tego Land Rover Discovery. On jest chyba, tylko on jest jakiś większy model. No, także... I co? Który wybierasz w końcu? Nie przykuć mi tak blisko, bo nie mogę cię nagrać wtedy. No nie mamy, więc jakbyśmy mieli. Nie wiem, ten Land Rover jest ładny. Ładny, nie? Ja, mi też się podoba. Porsche Macan też jest bardzo ładny. Ja. No ja weszłam do tego Porsche, bo chciałam być jak dziewczyna Bonda, ale ciężko było wyjść, okej? Okay? Porsche. To takie jak z Jamesa Bonda mówi, bardzo mi się podoba. Teraz się śmieję. I'm serious. Ja, bardzo interesujące. A ten to jest Targa 4S. Tylko 175 825 dolarów plus podatek. No. Co to za problem? A ile jeszcze za ubezpieczenie, no? No to taki mały apartamencik. Ja. Dorotka, czy nie powinnaś pierw zacząć jeździć samochodem, zanim będziesz próbować? Ja zacznę. Kupisz mi taki. Tak? Dobrze. Ale się siedzi.
proszę bardzo. 718 Cayman. 85 tysięcy plus podatek. Nie zapomnijcie o tym, że to jest jeszcze plus podatek. 5% w Albercie. Ładne. Ładne, ale siedzi się bardzo głęboko. No bo to jest sportowy samochód. To nie jest SUV. Nie wiem, czy z niego wyjdę teraz. Może nagram, pokaż się, jak wychodzisz. Nie, nie. Słuchajcie, kto ma smaka na Lexusa? Taki ładny, pełny SUV. Tylko 74 tysiące. Zobaczymy do środka. No, szkoda, że kluczyków nie zostawili, ale też. No to jest już pełne SUV. Tutaj Ford Raptor. Nówka. A tu jest też czterodrzwiowy Ford, ale to jest normalny. Zobaczcie, to jest olbrzym. I to ma 6,7 litra dieslowy silnik. To jest kolos normalny. A tu Ford Explorer. Wiele tutaj policji używa te Explorers jako ich SUVs. A to jest dorodka. Co to jest za... Też bardzo ładnie wykończony. Nie wiem, czy to nie jest... The Sport Expedition, albo też Lincoln Navigator. Też bardzo, bardzo, bardzo duże samochody, ale ludzie kupują i nimi jeżdżą. Słuchajcie, to jest Toyota Tacoma TRD Pro. To też można powiedzieć Ultimate Off-Road Truck. Bardzo ładny. Kolor może nie jest ładny, ale bardzo ładny. I tak samo ten 4Runner, to jest 4Runner TRD Pro. Bardzo ładny kolor. Chodź do środka, Dorotka. Proszę bardzo, odkręcili wszystko, żeby ludzie się biegami nie bawili. Co? To jest ta twoja... To jest ta... Co to jest? Toyota? Oh, that's your SUV. I see. Okay. Może nie ten kolor. Jakoś ten nie przepadam za takim niebieskim. A ty? Biały. Biały? Sounds good. Biały. Słuchajcie, to jest Nissan Titan. To jest traczek Nissana tutaj na północną Amerykę. Olbrzym. 66 tysięcy dolarów. Dorotka, potrzebowałaś drabinę, żeby wejść? Prawie. Tak, prawie. No. No, duże. Nie? Ja. Duże. Bardzo duże. Leather wszędzie. Leather jest fajna, zaczynam się podobać. Tak. Tylnie siedzenie i jeszcze cała paka. Oczywiście ludzie to kupują, bo tutaj wielu ludzi ma przyczepki, które ciągną i po prostu potrzebują. Tak jak Michał kupił Forda F-150, bo ma przyczepę i musi ją ciągnąć, a samochodem nie pociągnie, prawda? Michał? No. Tak. Mówię, dlaczego tutaj ludzie kupują traki. No ja, no. Przyczepę potrzebuje. Ja. Cała rodzina i pies, wszystko. No, dobra, chodź, idziemy dalej. No i co? Podoba ci się ten? Jednak jesteśmy z powrotem na Subaru. I teraz... Chciałbym zobaczyć ten model 2020, którego nie mają. No, on jest teraz w Nowym Jorku, tak jak nam powiedziano, na takiej samej wystawie. No, ale wiemy, że podoba wygląda się. Ładnie, co? Podoba mi się. No to ile chyba wybraliśmy, to? Słucham? 44,900 za ten fully loaded chyba model. Yeah. To już jest cały, bo ma jeszcze. Yeah.
i taki tuli na dachu, nie? I we are set. Mówię, taki tuli na dachu i możemy jechać do Redium. No, excellent.